No i okidoki. I słuchajcie, jak wchodzę do kuchni każdego dnia, ja nie wiem, pewnie może niektórzy z Was też to mają, to normalnie przypomina mi się te takie, taki wierszyko powiedzenie, taka anegdotka z tym, z wiatrem i z właśnie z naczyniami. Co do wiatru, to na pewno wiecie, o co chodzi. To jest to, że kocham wiatr, bo tylko on na mnie leci. I to jest podobna sytuacja jak z naczyniami, że kocham po prostu pełny zlew, bo tylko on na mnie czeka. No, także taka historia, słuchajcie. Za chwilę się biorę za mycie naczyń, ale właśnie zrobimy sobie kawę. Przyszłam zrobić kawę i za chwilę tutaj też Wam pokażę, to znaczy nie tu w kuchni, ale zabiorę Was do salonu i pokażę Wam, co do mnie przyszło, bo przyszedł do mnie look fantastic, majowy. Dostałam takiego sneak peeka, że tam ma być jakiś genialny, zaczepisty, słuchajcie, produkt, czyli krem. Jakiś tam krem słynny, nie wiem, nie znam się, nie wiem, o co chodzi. Już, to znaczy nie wiem, słyszałam, że jakiś Avant czy coś takiego. I słyszałam, że on jest podobno bardzo dobry i bardzo drogi. Tego nie wiem, o tym nie słyszałam, nie widziałam jego recenzji, ale bardzo się cieszę, że on faktycznie w tym pudełku się znajdował, bo jak wiecie, to ja teraz kremy takie przeciwzmarszczkowe jak najbardziej tak, jakbym mogła, to bym je piła. Dobra, przygotujmy sobie kawcie. Moja ulubiona, jedna z ulubionych, to jest moja druga ulubiona, jakby ktoś pytał. To są takie moje ulubione kawy, lubię, bardzo lubię taką konsystencję, czyli taką bardzo drobno zmieloną kawę, nie ciemną, tylko jasną. Także tylko takie kawy piję, żadne inne. Nie piję parzonej, nie piję tej takiej w ziarnach, nie lubię i tyle. Weźmiemy sobie też może wafeleczki. Mamy wafelki i dziabnę sobie witaminkę D3, bo słońca dzisiaj brak. Bo słońce dzisiaj się zbuntowało i się nie pokazało. Pieczywo czosnkowe i pyzy z mięsem. To będzie nasz dzisiejszy obiadzik. Dobra, muszę tu się odgruzować troszeczkę, ale... Dobra, jak widzicie, kawę zalewam w taki oto sposób. I doleję sobie mleka, daję dwie łyżeczki cukru. Jak mam ochotę sobie coś urozmaicić, tutaj jest taki mój jeden z ulubionych syropów. Kurde, włosy mi wychodzą, nie wiem. Bardzo proszę. I tutaj mam akurat waniliowy, lubię też karmelowy. Okej, kawa zrobiona. Zaraz Wam pokażę wafelki, jakie będziemy jeść do kawy. Takie wafaleczki familijne na śniadanie, jak znalazł. Także przenoszę się z Wami teraz do salonu i pokażę Wam, co dostałam. Tadam! Dobra, czekajcie, przybyłam. Przybyli ułani pod okienko. Dobra, zabrałam z tyłu pranie, żeby Wam tutaj nie zasłaniać. Nie wiem, jak mam usiąść, żeby mi to było wygodnie, bo to jest podłoga jednak, także niezbyt miękko. Dobra, i przejdźmy do look fantastic. Zobaczmy sobie, co i jak wygląda pudełeczko nasze majowe. Powiedziałam Wam, że zaczęłam subskrybować i tak naprawdę zaczęłam... Gdzie tu się obrywa? Nie mam tego. Okay. Dobra, jest. Zaczęłam subskrybować od tak naprawdę kwietniowego, czyli kwiecień i maj to są moje dwa pudełeczka. Dobra, coś tu znowu jeszcze zrobiłam. Jest w kolorze takim lekko miętowo-zielonym, ale ładnym. Ja bardzo lubię te pudełka, bardzo, bardzo, bardzo lubię pudełka. Mogłabym naprawdę zacząć subskrybować kilka, ale jaki to jest sens? Tak wygląda majowe pudełeczko, tudu, sneak peek. Beauty Box, Look Fantastic, ładne, takie bardzo proste, ale stylowe, mają po prostu coś, mają jakiś urok, także zobaczmy do środeczka, zaraz jeszcze wstawię zdjęcie, no ładnie to wygląda, wow, 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 wow. Tak bardzo wiosenno, bardzo kwieciście, zobaczcie, tak to wygląda w środku, za chwilę zaczniemy sobie otwierać, tylko nagram to na Instagrama. Dobra, przejdźmy do otwarcia w końcu pudełeczka Beauty Box Edition. I co my tutaj mamy? W
wszystko w takiej fajnej kolorystyce. Dobra, widzę, że jest eko mikrofibra szczoteczka. Znaczy, boże, szczoteczka, ściereczka. Tu mamy do. O, jakiś tint. Nie lubię tintów. Nie lubię tintów do ust, ale dobra. Aiko. Zero rewelacji. Zero rewelacji, bo Aiko taki o, z tych tuszów. Taki tusz to najczęściej był wkładany w gazety. Więc jakby nic nowego, ale a to jest brow gel, czyli do brwi. To do brwi to możemy, może być. No i właśnie tu są dwa produkty, które by mnie ucieszyły. Jeden tu widzę też znany, Kors, z tego Kors Avant. Ten właśnie o tym produkcie coś tutaj słyszałam, wartość jego to niby 100 funtów. O, bardzo proszę, mówię chaotycznie, ale bo dlatego się jaram. Ten kremik to jest po prostu niby jakieś właśnie fajna rzecz. Tu jest ta Kors, gdzieś tam mi się ona pojawiała już i tutaj też jakiś fajny produkt, bo Balance Me, z Balance Me Hyaluronic Plumping Mist. Także też fajnie, ja lubię takie mgiełki. No i chyba to będą te wszystkie produkty, tutaj nie wiem dlaczego, ale właśnie dużo o produktach Aiko. Jakiś właśnie tint, który można stosować na usta, na oczy, a to bardzo dziwne, bo ja zawsze uważam, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale sprawdzimy. Także, o, bardzo proszę, ten produkt za chwilę Wam go pokażę. No dziwne, że coś można stosować, słuchajcie, i na oko, i na usta. No, jeszcze może na policzki, co? Tutaj to już jakieś te jedzenie dla świnek, także jakieś płatki, jakieś, nie wiem w ogóle, to jakiś sposób na maseczkę. To jest właśnie dokładnie, to jest te... Ten skrap, o którym ja Wam mówię, który jest cudowny. Ja Wam go bardzo gorąco polecam. Polecam Wam go bardzo w ciemno, dlatego że jest wspaniały. Tyle reklama. Reklama goni reklamę. Otwórzmy. Nie wiem, będzie to widać. Otwieramy wspólnie, żeby nie było. O. Otwieramy i lecimy. Pierwsza rzecz, największa w tymże pudełeczku. W ogóle te... O, w środku ono wygląda... Tak, i mamy tutaj Wipe Out Eco-Friendly Microfiber Cleansing Cloth, zmywa makijaż tylko z wodą, Magneton London. No, można ją prać, wiecie wszyscy jak stosować. Ja teraz właśnie wczoraj, dokładnie przedwczoraj, wczoraj albo przedwczoraj, zakupiłam sobie te ściereczki muślinowe, także no, w porę, słuchajcie, tak to bym nie kupowała. Tak to wygląda. O, tu oczywiście też reklama goni reklamę, tego nie musimy zostawiać, nawet nie będę przeglądać, ale ściereczka wygląda następująco. O, fajna taka, ale czemu ona jest, słuchajcie, z takiego, czy to taki materiał, można takim materiałem, no to jest taki misio, słuchajcie, to jeszcze taki coś dziwnego. No na pewno będzie delikatniutka, ale czy takie coś, żeby mi kurde w oczy nie woziły tu jakieś te, no zobaczymy, czy coś tu się siepi. No, na razie się siepi. Trzeba ją zamoczyć. Widzicie? Takie drobne włoski z niej wypadają. Także nie wiem, czy będzie fajne dla mnie i dla osób, które mają wrażliwe oczy. Ale przetestujemy. Być może jak wodą się to namoczy, to będzie nieco inaczej. Tak to wygląda pierwszy produkt. Zobaczymy. Tutaj mamy właśnie tą mgiełkę z Balance Me Hyaluronic Plumping Mist 99,9% naturalny. No i co tu można o tym powiedzieć? No chyba nic. Nie wiem tylko, czy można psikać też na pielęgnację, czy na suchą skórę. Poczekajcie. Directions. Spraying to clean the skin. No właśnie, na oczyszczoną and pat in until fully absorbed. Tak, czyli na oczyszczoną. Czy to ma jakiś zapach? Czekajcie, zaraz Wam powiem. Szybciej wykorzystam. Nie leci ładnym strumieniem. O, teraz dopiero. Fajny. Taki delikatny zapaszek. Bardzo delikatne. Także zobaczymy. Takie produkty to ja lubię nawet do pracy wziąć sobie na takie odświeżenie. Tylko minusem jest to, że to jest niestety nie można psikać po jakimś makijażu lub po nawet pielęgnacji. Rzekomo trzeba na oczyszczoną skórę, więc jakby na pielęgnację nie naniosę. Ale na pewno z tego produktu się cieszę. Następny to jest właśnie ten tint. Taki malusieńki. Dr. Lip Tint Sweet Potato Pigment. Na serio? Pigment ze słodkiego ziemniaka? Te? Dobra, zobaczmy to.
Jaki to ma kolor, jaką to ma konsystencję. Dobra, wyłazi. Nie, nic nie czuję. No sprawdźmy, a co? Przyznaję się wam bez bicia, że nie lubię tintów. Nie zastosowałem tego do oka. Ale fajnie, że coś do ust, bo wiecie, że ja do ust lubię. Czy to jakoś barwi? Na palcu jest bezbarwne. Na ustach zobaczymy, czy będzie barwiło. Też o tym poczytam. Dziwny smak ma, taki w ogóle nie... taki niesmaczny. Ja lubię rzeczy smaczne do ust. 100% naturalny. Multi... tu ma jakieś te nagrody. Balsam z długotrwałym nawilżeniem. 100% naturalny. Zobaczymy. Taki o... Może będzie się zaróżawiał, oby nie za bardzo, bo tego bym nie zniosła. Jeżeli będzie taki jak teraz jest, to jest super. Także kolejna rzecz do ust. Cieszę się, wiecie, że lubię rzeczy do ust. Szkoda, że nie pachnie. Kolejna rzecz. Hydra Bion. Maska z Corsa. Face mask. Oby tego nie śmierdziała jakimś ziołem, słuchajcie. Opakuję, bo maskę będę używać. Dobra, sprawdźmy. O nie, 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 nie ten. Nie śmierdzi ziołem, to już jest dobrze. Nie lubię, jak te kosmetyki naturalne śmierdzą. Jaka to jest w ogóle maska z probiotykami? Dobra, to nie jest moja czcionka, także poczytam o niej i wam więcej pokażę na Instastory, ale z Corsa maseczka, także maseczek nigdy za wiele. Ostatnio sobie właśnie zrobiłam zapas, pokupowałam. No i lecimy, ostatnie dwa produkty. Eiko Brow Gel. Czy to jest jakiś bezbarwny, czy co ty jesteś? Żel do brwi. Sprawdźmy to. Czy ty masz jakiś kolor, żel? No chyba powinien. Tak, to ma kolor. To ma kolor. Zobaczmy. Na moich brwiach, a co? Ma to jakiś kolor. Nie mam lusterka, więc nie będzie to proste. Ale jakiś... No, bez lusterka to my... Aga, tu te oko mnie drażni, słuchajcie. Prawie nie będę zaraz nic widziała. Dobra, może nie wygłupiajmy się, bo będzie za chwilę zabawnie. Już sobie gdzieś tu wyjechałam. Nie mam nawet żadnej tu chyba chusteczki przy sobie. No. Aiko, Aiko. O, czuję go teraz na tym, na brwiach. Gdzieś go dałam chyba za dużo, słuchajcie, tu. O, no, mokro. Mokrość czuję. Dobra, ale to może być fajna rzecz. Coś na zasadzie jak te, no, Gimme Brow, mam nadzieję. Mała, fajnie, że mała szczoteczka, fajna do brwi, także na pewno zużyję. O ile oczywiście ten kolor będzie mi pasował, bo nie wiem, no to będzie taki brązik. To będzie taki, ja zawsze używam grafit, nie brąz, ale no zobaczymy, przekonamy się. Za mocno trochę posmarowałam. Ale to też się zużyje. No i mamy tego gagatka słynnego, hialuronik, Sweet Almond Sea Water Shea Butter. Właśnie Avan, ten słynny jakiś kremik, co niby będzie, znaczy co niby ma być taki super ekstra. Zobaczymy, jak się spisze, jak się sprawdzi. Używanie Daisy. Daisy! Nie wolno. Aplikować niewielką ilość na oczyszczoną suchą skórę codziennie rano i po południu. Czyli wieczorem. Nie będę na razie odpakowywać, bo nie ma sensu, dlatego że no, no nie ma sensu. Także zobaczymy, przetestuję sobie za jakiś czas, ale to jest Avant, ten dokładnie kremik. Ten dokładnie kremik, także podobno coś fajnego, podobno jest dość drogi, także fajnie, że takie coś włożyli w pudełeczko, które jest o wartości 15 funtów. Także produkty, które mnie rozczarowały z tego pudełka, chyba żaden. Chyba, że podczas używania. Mówię to oczywiście o moim pierwszym wrażeniu, jak patrzę na te produkty. Wszystkie z każdym z tych produktów użyję. Nie wiem, czy się z każdym polubię, ale na pewno każdy użyje, także na pewno jestem na plus z pudełeczkiem. Czy żałuję tych 15 funtów w tym miesiącu? Nie, nie żałuję. Czekajcie, zrobię sobie tutaj porządek i ja wam, nie wiem, chyba mówiłam to kiedyś, że ja sobie lubię trzymać te pudełka, więc po prostu te moje kosmetyki, które były w tym miesiącu, będę sobie tutaj właśnie trzymać.
czy jest jakaś zniżka, tylko zobaczmy, czy nie, czy tylko reklama. Nie, to jest tylko reklama, także reklamą dziękujemy. Maseczka wykorzystamy na bank. Balance Me wykorzystam na pewno. Brow Gel wykorzystamy, jeżeli będzie to fajny kolor na moje brwi. No i oczywiście produkt do ust. Produkty do ust u mnie zawsze mile mi widziane. Także jak najbardziej, a i ta ściereczka, tutaj tylko właśnie, niby to jest największy produkt w tym pudełku, taki jeżeli chodzi o wielkość, ale zobaczymy tylko, bo nie wiem, czy ten materiał będzie dobry do mojej skóry. Bo wiecie, że mam wrażliwe oczy, więc muszę uważać, żeby mi tam jakieś drobne włoski nie wlatywały. Teraz pokażę Wam jeszcze szybko moją rzecz, która do mnie przyszła i idę dopijać kawę, obejrzę sobie coś na Netflixie i co? I robię Wam też, przesyłam Wam właśnie, przyszły moje żele, poczekaj kochanie, przyszły moje żele, zamówiłam takie dwa kolory, już Wam szybko pokazuję, bo będę chciała to wszystko tu wyrzucić. Biorę się za picie kawy i chyba zrobię może jakąś jajecznicę, mam ochotę na jakieś jajka. Zapakowane tak, że słuchajcie, ktoś tak upchał, że już bardziej się nie da, śmiało można było takie, wiecie, że po jednym włożyć do tego opakowania, no ale okej. Tu jest taki kolorek, jaki zamówiłam, niebieski. Na zdjęciu był on chyba nieco jaśniejszy, także mam nadzieję, że to nie będzie taki mocny niebieski, jak te opakowanie. Nie będzie. W środku jest troszeczkę lżejszy niebieski, także zobaczymy. A drugi taki ładny nudziak i chyba w ten nudziak polecę, bo trochę niebieski do pracy, to nie wiem, czy by mnie szef kurde nie wygonił z tymi paznokciami. Ale zobaczymy, przekonamy się. Także to by było na tyle. Dziękuję za chwilę uwagi. Dajcie znać, czy ktoś z Was subskrybuje pudełeczko Lalo, nie bój się. Piszcie w komentarzach oczywiście pod filmem, kto z Was subskrybuje, czy dostałyście dokładnie tą samą zawartość, czy czymś się różniły produkty i czy jesteście zadowolone lub te, które nie subskrybują, co myślicie o zawartości tego pudełeczka, jeżeli chodzi o 15 funtów. Uważam, że naprawdę spoko. Wiadomo, że tych rzeczy bym nie kupiła idąc do sklepu, bo myślę, że żadnej z tych rzeczy bym nie zakupiła, chyba że o tym Avancie bym więcej słyszała, bo poszukiwałam jednak produktu jakiegoś pielęgnacyjnego do twarzy, zwłaszcza przeciwzmarszczkowego i tak dalej, ale nie słyszałam o nim nigdy, więc o nim sobie poczytam, o każdym z tych produktów poczytam i jakąś tam notkę zostawię Wam na Instastory za chwilę. Także dajcie znać właśnie, co myślicie o tym pudełeczku. Nie żałuję wydanych pieniędzy, cieszę się, bo każdą z tych rzeczy naprawdę użyję. Dobra, zobaczymy. Może któreś mi urwie dupkę. Idę dopijam kawę, bo już mam prawie zimną. Okej. Nie, nie biorę nic słodkiego, bo muszę najpierw zjeść sobie coś normalnego. Także idę, spadam i odzywam się do Was niebawem.